każdy raz, jak jestem na tym cmentarzu Monte Cassino, to mi się przypomina wizyta świętego Jana Pawła II, naszą emigracją w 79 rok, także rządu polskiego jeszcze nie było, ale było dużo osób z całego świata. I papież podszedł do mnie i do mojej mamy. Byliśmy w pierwszym rzędzie tutaj na cmentarzu i powiedział do mamy: witaj pani generałowo. Mama tego do ostatniego dnia życia nie zapomniała. Była w ogóle tak wzruszona. Dla nas to był moment niepowtórzalny, bo niby po raz pierwszy polski papież tutaj na Monte Cassino. Kolejny raz widziałam jeszcze papieża 2-3 razy na Watykanie, jako osoba, która przyjeżdżała tutaj na każdą rocznicę. Mieliśmy różne audiencje. No i każde spotkanie było ważne. Ale ta wizyta tutaj na Monte Cassino to coś wybitnego. Nigdy nie do zapomnienia. Jak stanął przy grobie mojego ojca. Mama jeszcze wtedy oczywiście żyła, stała przy mnie. Teraz oboje rodzice są tutaj. Dla mnie wyjątkowe miejsce. Tyle wspomnień. Cudownie.